Żywieniowy zawrót głowy to nazwa projektu zrealizowanego w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Była to trójstronna wymiana młodzieży z Polski, Litwy i Węgier w ramach programu Erasmus+. Jego tematem przewodnim było odżywianie, które ma ogromny wpływ na nasze życie. Uczestnicy wzięli udział w praktycznych warsztatach przyrządzania zdrowych posiłków oraz warsztatach zielarskich. Dlatego zwieńczeniem tygodniowych zajęć była degustacja potraw przyrządzonych przez młodzież podczas specjalnego pikniku pod nazwą Postaw na zdrowe żywienie. Nie wykorzystywaliśmy ani mięsa, ani zwierzęcego tłuszczu. Są tylko rośliny, są produkty słodkie, są produkty słone, zupy. Mąki generalnie nie używaliśmy. Mieliśmy ziarno, mieliśmy słonecznik, mieliśmy orzechy, mieliśmy różnego rodzaju ziarna, sezam. Wszystko, co jest, wszystkiego, co jest przygotowane, mieliśmy sami, przygotowaliśmy, a kupione były tylko i wyłącznie zdrowe produkty zbożowe. W wymianie wzięło udział 27 osób. Każda z nich miała okazję zaprezentować podczas realizacji projektu swoją wiedzę i umiejętności, szczególnie w zakresie zdrowego żywienia. Jesteśmy z Litwy. W takich projektach jak o żywności to uczestniczymy pierwszy raz. Nasza młodzież uczestniczy. Jesteśmy z niedużego malowniczego miasteczka Niemęczyn, które jest w rejonie wileńskim, znajduje się niedaleko miasta Wilno. Dla młodzieży dany projekt daje dużo nowego, ponieważ uczy się coś nowego od innej młodzieży, pokazuje, co umie sama, czyli taki projekt to jest naprawdę super. A Betlen Gábor szakképzőiskolából jöttünk, 8 tanulóval, akik vendéglátást tanulnak, szakácsok, pékek, illetve cukrászként tanulnak. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk a program keretén belül, megismertük egy kicsit Lengyelországot, a lengyel vendégszeretetet, és elmélyítettük a lengyel-magyar barátságot, valamint megismertük a litván. Na degustację przygotowano smakołyki z naturalnych produktów, m.in. ciastka owsiane, własnoręcznie upieczony chleb, a nawet zupę z cukinii.